Gdybyśmy wzięli pod uwagę taki przeciętny kredyt zaciągnięty na 30 lat i 200 tysięcy złotych, to okazuje się, że jeżeli będziemy nadpłacać średnio co miesiąc 100 zł, to możemy sobie skrócić okres kredytowania z 30 lat do 25. Jeżeli będziemy nadpłacać 200 zł, to skrócimy okres kredytowania prawie o 9 lat, no a nadpłacając 500 zł, to już jest spora kwota, ale wtedy byśmy ograniczyli nasz okres kredytowania o lat 15, z tym, że warto zauważyć, że w przypadku tego kredytu naszego modelowego na 200 tysięcy złotych taka podstawowa rata miesięczna to 1000 zł, a więc jeżeli byśmy chcieli nadpłacać aż 500 zł miesięcznie, no to o połowę wzrosłyby nasze wydatki z tytułu comiesięcznej raty. Ale oczywiście tutaj mówimy o takich warunkach zupełnie laboratoryjnych, czyli takich, w których nie ma żadnych opłat związanych z nadpłacaniem kredytu i w warunkach takich, w których bank bez problemu pozwala na niewielkie nadpłaty, które mogą przełożyć się na skracanie okresu kredytowania. No bo trzeba zwrócić uwagę na to, że nadpłata może skutkować, właściwie nadpłacając kredyt możemy uzyskać dwa efekty. Albo skrócimy okres kredytowania, zachowując tę samą ratę, jaką mieliśmy do tej pory, albo zostaniemy przy tym samym okresie kredytowania, ale zmniejszy nam się miesięczna rata. Także nie wszystkie banki pozwalają na taki wybór pomiędzy skracaniem okresu kredytowania albo obniżaniem raty w przypadku nadpłaty, także to wszystko trzeba sprawdzić.